Witam wszystkich, z tej strony Isayuki i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w House Flipper. To jest jedno z dwóch zleceń, jakie nam w tej chwili zostało do wykonania. I jest to Nie mam pojęcia o remontach i potrzebuję pomocy. Witam cieplutko. Zakupiłam duży domek do gruntownego remontu. Niestety mąż mnie opuścił, a dzieci wydziedziczyłam i sama nie mam pojęcia o remontach, ani tym bardziej o sprzątaniu. Tak? Wow. Dom możliwe, że odsprzedam, ale żeby zrobić to z zyskiem, dom musi być przynajmniej w stanie używalności. Proszę o wysprzątanie całego domu, pomalowanie ścian na jakiś ładny, jasny kolor. Najlepiej, żeby korytarz pokrył kolor jasnej pomarańczki. Wymianę toalety i koniecznie zamontowanie grzejników w każdym pokoju. Pozdrawiam, a Denis. No to idziemy do pani, która wydziedziczyła dzieci i przez to nie mam pojęcia o remontach, ani tym bardziej o sprzątaniu. Oto i domek. Domek jak domek, przypomina większość tych domków, które do tej pory robiliśmy. Oczywiście bajzel. No ale sama mówiła, że dopiero go kupiła, ale zobaczcie ile tu jest. Słyszycie karaluchy? Chyba słyszę je. Ogólnie tu... Wow, komuś wystrzeliła kawa. O wow, dobrze, zacznijmy od sprzątania jak zwykle, bo lubię mieć ogarnięte. O, ten można przestawić. Nawet nie jest napisane, żeby się go pozbyć, więc pewnie... A ciekawe, że tutaj posprzątaj... A nie, jest posprzątaj śmieci. Dobrze, jeszcze ta gazeta, tak? Okej. Okay. Tutaj co mamy? Kuchnię. Właśnie o tych robaczkach mówiłam, że je było dosyć wyraźnie słychać. To może ja się ich najpierw pozbędę, bo już wspominałam wcześniej, to ich takie tupotanie tymi nóżkami to jest straszliwie irytujące. A tak to... Najfajniej się je zbiera ze ściany. Zobaczcie, jak znikają. Gdzie uciekasz? Nie ma chowania się pod stołami ani innymi tego typu sprzętami. Zwłaszcza kuchennymi. O, gdzie? Stój. Jehoł. Mamy je. Więcej śmieci tu. W ogóle, co to są za śmieci jakieś? To miały być widelce, rozumiem chyba. Papierosy, butelki. Posprzątane, a tu wyjście na zewnątrz. Nie jest mi jakoś specjalnie teraz do szczęścia potrzebne. I to jest chyba ostatni już pokój? Chyba tak. Co tu się podziało w ogóle? Tu w sumie też nie ma nic usuń, więc zostaną pewnie meble tak jak są. Śmieci posprzątane i może zaczniemy od tego pokoju. Rzeczywiście jest tu dosyć sporo sprzątania. Wszystko wygląda co najmniej na umorusane, jakby to babcia powiedziała. Co najmniej. Jest okej, dobrze. Tu wygląda już dobrze. Jeszcze tą szafę. Właściwie to jest chyba... regał. To jest chyba regał. Biurko, parapety. Okej, okay, zabrudzenie gotowe. Co mi tutaj na środku pokazuje jako uszkodzone lampę? Chyba nie ma żarówki. Była, ale przepalona. Ha! Pierwszy raz wymienialiśmy żarówkę. Tu jest chyba miejsce na... co? Tu na nic chyba nie ma, ale tu jest. No. Załóżmy sobie to... ten grzejnik, ale... zanim... ulepszenia. Negocjacje. Szybkie zlecenia. Wymagania zleceń minus... wymagania zleceń minus 10%. Możliwość negocjacji ceny. Może spróbujemy. Nie negocjowałam jeszcze. Widzisz wszystkie zabrudzenia na minimapie. Tak po prawdzie
to by było fajne, ponieważ często utykamy na jakimś momencie, w którym nie możemy znaleźć sobie fragmentu, który jest nam potrzebny do sprzątnięcia, bo już go nie widać, a na mapie go już nie ma, bądź go od początku nie było. A tutaj przy malowaniu proponuję oszczędność farby, bo to jest oszczędność pieniądza. I przy złotej rączce... Zgaduję, że niedługo będzie nam potrzebne gipsowanie. Jeszcze tego nie robiliśmy. Więc może się okazać, że będzie potrzebny. Dobrze, załóżmy sobie ten grzejnik. Jeszcze nie używaliśmy dużego. W ogóle można duży założyć? Właśnie, tutaj nie można, chyba że mi przeszkadza ta sofa tutaj. Ale jak do tej pory zakładaliśmy tylko ten mały. Ciekawe. Ciekawa jestem, czy po tej misji wskoczy więcej maili, czy tylko ten jeden, który tam na nas czeka, bo na obecny moment tam jest już tylko i wyłącznie jedna misja. Zastanawiałam się, czy dostanę się do tego kontaktu, ale chyba muszę odstawić to tło. Tak się złożyło. Dobrze jest. Odstawimy na miejsce na chwilkę. Trochę kabli. Uziemienie na sam koniec. Lubię ten dźwięk. Fajnie to brzmi. Okej. Ten też. Odstawmy sofę na miejsce i jeszcze tylko trzeba umyć okna i pomalować. I pierwszy pokój mamy z głowy. Tu były chyba dwa okna, tak? Z tamtej strony jest jeszcze jedno. W sumie, jeżeli ta pani i tak nie potrafi sprzątać, to może by nawet nie zauważyła, gdyby było niedosprzątane. Taka tylko myśl mi przeszła przez głowę. Zastanawiałam się, da się szybciej myć okna? O, kobaltem jeszcze nie malowaliśmy. To będzie chyba dosyć ciemna farba. Bo one są zazwyczaj w puszkach jaśniejsze niż po nałożeniu na ścianę. To jest bardzo ciemna farba. I chyba rzeczywiście mogę już pomalować większą powierzchnię niż wcześniej. Cieszę się. Tak jak mówiłam, zawsze jest to jakaś oszczędność na pieniądzu, a wypadałoby wykupić nareszcie jakiś dom, wyremontować go na sprzedaż. Bo jakby nie spojrzeć, o to chyba w tej grze chodzi, tak? Poza wykonywaniem zleceń, żeby kupić własny dom do odnowienia i go sprzedać. Więc zastanawiałam się, czy kupimy dom, czy kupimy biuro, bo chyba można mieć lepsze biuro niż to, co mamy. Chyba można. Dobrze, jeszcze tu pod oknem. No, wystarcza mi farby nawet na pomalowanie w przestrzeni pod oknem. Przedtem mi nie wystarczało. Dobrze, kończmy to. Super, idzie jak burza. O wiele przyjemniej się tak maluje. Jak już szybko idzie malowanie, to jest bardzo fajnie. Pięknie. Ale wciąż mi chyba jedna puszka nie wystarczy na cały pokój. Bo to już jest chyba dno. Zaraz się przekonamy. Niewiele zostało. No właśnie. Tyle mi zostało. Czyli muszę kupić jeszcze jedną. Teraz pytanie, czy będę jej potrzebować w innym pokoju? Bo w poprzednim tam jakichś odcinkach mówiłam, a nie był potrzebny i sprzedałam, a później czy wyrzuciłam. Bo się nie dało sprzedać, a później się okazało, że kupiłam sobie jeszcze pokoju, ten sam kolor był. I znowu zostawiam gdzieś, nie to malowany tutaj. Jest. Ok.
Znowu nie ma opcji sprzedaży, więc po prostu spróbuję to gdzieś zanieść i może się przyda. Właściwie to można by sprzątać ten korytarz. I już powinniśmy widzieć wszystkie zabrudzenia na mapie. Myślę, że to będzie bardzo przyjemne ulepszenie, ponieważ bezpośrednio możemy uderzać w punkt, gdzie są zabrudzenia i nie przejmować się tymi, których nie możemy znaleźć. Chociaż pokazane mam już... Aha, jeszcze drzwi. No dobrze, miały być pokazane na mapie wszystkie... Aha, jeszcze te drzwi. Okej. Czyli czegoś tu jeszcze nie widać. No miały się już na mapie znajdować wszystkie zabrudzenia. Wciąż pokazuje 86%. Welcome jest czyste. Nie ogarniam czasami. No według mnie tu już nie ma nic. Dobrze, pomaluję na razie. To będzie ten oranż słoneczny. Tamta druga farba niech sobie tu na razie jeszcze zostanie. Tymczasem, o, proszę bardzo. Bardzo kolorowy ten dom będzie. A nie mówiła przypadkiem, że chciałaby mieć jasne kolory? Te są dosyć intensywne. No może ten oranż jest taki jasny, ale dosyć rażący. Intensywny. Może tak powinnam powiedzieć. Mocno intensywny. Jasne kolory to myślałam może o pastelach, ale to może tylko ja. Może jasne kolory to są takie jak ten żółty właśnie, że jest intensywny kolor, ale nie jest to jakiś granat, tak jak w tamtym jednym pokoju. Czy kobalt to był akurat? Niebieski w każdym razie. Oj, brakło mi na sam jeden. Ostatni. O! I wyczyść zabrudzenia, ale gdzie one są? Drzwi wyglądają na czyste. Aha, jeszcze tu są drzwi. No i gra. Dobrze, spróbmy sobie teraz ten pokój, czyli wjedziemy z mopem. Ciekawe, że muszę umyć okna mopem, a później jeszcze raz po prostu umyć okna. No nic. Jakoś to ogarniemy. Próbowałam ostatnio. To mieszkanie pierwsze, które miałam w Anglii, było na parterze, więc mycie okien było bardzo, bardzo proste. Wystarczyło wymyć w środku, a potem wyjść na zewnątrz i zwyczajnie umyć od zewnątrz. Stanęło się w drzwiach, w oknie, po prostu można było dostać do samej góry okna z poziomu ziemi. To było dosyć głębokie okno. Nie wiem, czy kojarzycie, w Anglii mają takie jakby wystające te okna momentami. Prawda jest taka, że... Użyj? O! Nawiedzony dom! Ojdź. Prawda jest taka, że oni mają takie fajne... I każde pojedynczo? No dobrze. Mają... Nie wiem, jak to nazwać. Powiedzmy, że jest duże okno w salonie, a zamiast tego okna w taki zwyczajny, standardowy sposób prosta ściana jest zrobione tak jakby wystająca troszkę altanka. Z niej nie ma drzwi wyjścia na zewnątrz, absolutnie, ale jest tam... to tak wystaje. Nie bardzo wiem w sumie, jak to opisać. Tak jakby okno było wypukłe na zewnątrz jeszcze. Są półkola zrobione, są jakieś wielokąty. Przypomina to taki trochę pięciokąt w pewnym momencie, ponieważ taką... jakby fragment, tak jakby ktoś uciął pięciokąt w połowie i przykleił do ściany, są tak wystają. Takie ekstra miejsce w salonie się robi.
czy w pokojach sypialnych na przykład, bo też są oczywiście. I właśnie miałam coś w tym rodzaju, więc parapet był dosyć nisko i był bardzo szeroki, więc można go było spokojnie używać jako ławę. Ja sobie z tego zrobiłam taką sofopodobną rzecz. Kupiłam piękne poduszki z jakimś tam haftowanym wzorkiem, wszystkie w tym samym kolorze. Poukładałam jedną obok drugiej i było to takie dodatkowe miejsce do siedzenia w pokoju, ponieważ no jak to bywa byży, że zapisałam? Aha, bo nie jestem we wszystkich. Dobrze, jak to bywa w kawalerkach, no było tam dosyć stosunkowo mało miejsca w tym miejscu, w tym domku było, w tym mieszkaniu. Więc jak miałam krzesło do komputera, do biurka, fotel nieduży, taki plastikowy z Ikei, obracany, że jak się obraca się w jedną stronę, to się rozwija wyżej, w drugą niżej. No i to było wszystko właściwie z krzeseł, co miałam. Prawda jest taka, że jeszcze jedno jakby się tam rzuciło, byłoby ok, a trzecie miałoby już ciasno. Byłoby z nim bardzo niewygodnie. Więc ten parapet był mocno użytkowym miejscem. Ja to niekoniecznie na nim siedziałam, chyba że ktoś przyszedł mnie odwiedzić. Rzadko się zdarzało przez godzinę pracy, jakie wykonywałam, bo pracowałam bardzo dużo godzin tygodniowo i codziennie. Więc o tej porze to normalni ludzie już wracają do siebie, a nie na kawę do kogoś. To nie wiem, chyba tylko ja piję kawę o godzinie, nie wiem, 9 wieczorem, czy tam 2 nad ranem. Tak jak teraz, chyba jest za 15 druga. No więc przydatny był ten parapecik jako ławka. Fotel, sofa, nazwijcie jak chcecie. Był bardzo szeroki, bo mogłam się tam prawie położyć. Czyli wydaje mi się, że miał tak ze... A nie, chyba się mogłam położyć. Czyli miał ze 160 cm szerokości. Więc na ten fragment w mieszkaniu akurat narzekać nie mogę. Był fajnie zrobiony. Ale tak po prawdzie... Okazało się później, że ten dom to jest ogólnie siedlisko i wytwórnia grzyba, więc niestety wszystkie moje poduszki, jak jeden mąż, gdziekolwiek dotykały ściany bądź ramy okna, zwyczajnie mi spleśniały. Ech, do tej pory się to nie chce sprać, więc... Poduszki chyba będą spisane jednak na straty. Szkoda, bo są naprawdę ładne. No, ale miałam właśnie takie fotelopodobne... O, tu ta kawa co wystrzeliła na sufit. Takie fotelopodobne coś. Tak sobie to wykorzystałam. Fajne, fajne. Jak nie ma miejsca na zakup mebli, no to trzeba korzystać z tego, co jest. A robienie mebli z kartonów to jest chyba moje ulubione zajęcie. Zawsze te tak zwane tymczasowe meble, bo powiedzmy nie ma czasu albo pieniędzy, albo jednego i drugiego, albo miejsca. Ej, fotel z krzeseł, co się nie czyścisz? O. Albo po prostu nie ma miejsca, no i trzeba... Trzeba sobie radzić, tak? Patrzcie, znowu te zabrudzenia gdzieś są niedoczyszczone. No nie mogę z tą grą czasami. Na drzwiach znowu. I jeszcze mi brakuje gdzieś 5%. Tak samo jak lubię tą grę, jest interesująca i ogólnie takie remontowanie. Właściwie to od pręża i wydaje mi się, że dużo rzeczy się o mnie dowiedzieliście podczas tych odcinków. O, kuchnia jeszcze chyba jest brudna. No nie, to chyba tak ma być. No, ale to... Tyle rzeczy się o mnie zdążyliście dowiedzieć. To jest jedno, a gdyby nie taki housekeeper, no to pewnie nie byłabym w stanie tak opowiadać, ponieważ tu jest... Tu się tak naprawdę nic nie dzieje, tak?
idziemy, sprzątamy, myjemy, sprzątamy, idziemy i w kółko to samo. Dosyć odprężające, tak po prawdzie. No, ale rzecz w tym, chyba straciłam wątek, rzecz w tym, że jest jedna rzecz, która w tej grze potrafi zirytować i jest to sprzątanie zabrudzeń. Ponieważ już jest mapka wykupiona i powinna pokazywać wszystkie zabrudzenia, wciąż mam 90 parę procent, gdzieś mi czegoś brakuje, ale na mapie nie pokaże mi gdzie. Więc nie wiem co wyczyścić. Och, może znajdę jeszcze w trakcie gry. Tutaj chyba też już nic nie zostało. Może to krzesło jest jeszcze niedobrane odrobinę, chyba nie z tej strony. Dzięki. Jednak nie. No drzwi jedne i drugie już profilaktycznie wyczyszczone. Na lodówce nie mam zabrudzeń. Okna wyglądają parapety na czyste. Nie wiem. Wyjdę i się pójdę przejść. Żeby się nie okazało tak jak poprzednim razem. Właściwie kilka razy. Założę, ale krzesło przeszkadza, tak? To będzie stało z tej strony. Kilka razy, że wystarczyło, że wyszłam z gry, włączyłam z powrotem i nagle 100%. A człowiek biega, zamiata, mopuje, sprząta, szuka tych ostatnich procentów brakujących. Ale nie, nie istnieją. Więc no co mogę poradzić na to? Ciężko odgadnąć, w którym miejscu jest brakujący fragment. Niedomyt, niedoczyszczony, niedopieszczony. Oj, nie dostałam? Nie dostałam. No. Mam cię. Mycie okien, tak? O tym mówiłam na samym początku. No więc w pierwszym mieszkaniu mycie okien było stosunkowo proste. Wyszło się na zewnątrz, dostało się do okien. Bez problemu. Co prawda okna od strony kuchni i łazienki, bo były z jednego, po tej samej stronie domu, to tam było stosunkowo trudno, ponieważ rosły zaraz pod oknami żywopłoty, więc tam było się ciężko dostać. Na szczęście o te żywopłoty i ogólnie trawniki i ogrody regularnie dbała jakaś firma. Mam nadzieję, bo płaciliśmy za to w czynszu. I często były przycinane, więc można było się spokojnie dostać właśnie w takie miejsca. Ale w drugim mieszkaniu, które wynajmowałam w Anglii, w którym już nie mieszkałam rok, raczej nie wiem, może około 10 miesięcy, może troszeczkę mniej, jakoś tak, to tam znowu mieszkanie było na pierwszym piętrze. I pierwsze mycie okien, zaraz na początku, żeby było ładnie i czysto, zakończyło się połowicznym fiaskiem. A dlaczego? Dlatego, że okna nie otwierały się jak tu do góry, tylko to okno było podzielone jakby na trzy części. O, ta środkowa się w ogóle nie otwierała, a te dwie otwierały się, ale tak jakby stąd tam. I ta druga również stąd na zewnątrz, w tamtą stronę. Więc były to wąskie okna, ledwo mógłby się przez nie chyba człowiek... To znaczy tak, zmieściłabym się przez to okno, jeżeli chciałabym przez nie wyjść. Wypaść przez nie też bardzo łatwo można było, więc może źle powiedziałam, że ciasno byłoby tam przejść, ale okno było wystarczająco takie niewygodne, że tylko to w środku byłam w stanie umyć od zewnątrz, dostając z obu stron, a tamte, że otwierały się do zewnątrz, a z drugiej strony już była cała ściana, nie sposób było go umyć. Próbowałam na różne sposoby, z ziemi się nie dostało, musiałabym mieć, nie wiem, jakiegoś 10-metrowego mopa, bo mieszkanie było dosyć wysoko, jak na pierwsze piętro, tak mi się wydaje. No i niestety okna skończyły tylko na tym, że były umyte od środka, a tamte części zostały takie, jak były. Mało tego, miałam w tych oknach lokatorów. Tak, dokładnie. Patrzcie, skończyło mi się na sam koniec. Miałam tam masę ogromnych pająków. Tak. Nie lubię pająków, jak pewnie większość ludzi nie przepada za nimi. Zwłaszcza za takimi typowo domowymi. Blech. Ogromne. A
angielskie pająki są paskudne. Tak jak u nas są, powiedzmy, polne, znane krzyżaki, duże dosyć, to wyobraźcie sobie takiego pająka, tylko pokrytego meszkiem i takie wam właśnie biegają po domu. Blech. Mało tego, gryzą. Blech, ile razy mnie pogryzły pająki. Nic się nie goi tak źle na mnie, jak ugryzienie pająka. Zdecydowanie. Oj, ruchome śmieci. Czyli to się liczyło do kuchni? Tak, to się liczyło do kuchni. No tak, mogłam sobie szukać z tamtej strony, no nie? No, ale są to okropne pająki. Gryzą, ile razy mnie ugryzło. Przysięgam, nikomu nie życzę. Także byłam troszeczkę przerażona faktem, że nie mogę do nich dostać, żeby je stamtąd sprzątnąć. Nawet się zastanawiałam nad, nie wiem, spaleniem w ogóle mieszkania w całości, całej serii w ogóle. Oczywiście w formie żartu. No ale ostatecznie postanowiłam zostawić je w tamtym miejscu, ponieważ zauważyłam, że te pająki, które wisiały tam na pajęczynie, właściwie się z niej nic się nie ruszały. Te, które tam już były, to już sobie tam były i tak sobie żyły. Więc zakładam, że te pająki, które wchodziły mi do mieszkania i mnie straszyły jak najęte i gryzły, no to już były jakieś z pola, z zewnątrz wchodzące, dochodzące pajęczaki. Więc zostawiamy w spokoju. Zrobiły ogromne pajęczyny, do tego stopnia, że momentami było ciemno, więc czasami jak spadł deszcz i je zmył, to się cieszyłam z tego powodu, ponieważ zresztą lubię, jak jest ciemno. Ja osobiście zamykałam żaluzję, no ale ile można? Piękny dzień, tu sobie otwieracie okna, a tu się nie da w ogóle zobaczyć, co się dzieje. Pająk zrobił sobie pajęczynę. Ale dzięki temu, że tam były, miałam niewielką ilość muszek bądź much w domu, komarów i wszystkiego podobnego. Wszystko zjadły. Naprawdę. Jestem przekonana, że przyczyniły się do tego, że miałam spokój w domu i komara, nie wiem, może ze dwa komary na całe lato, jak tam mieszkałam, byłam w stanie pozbawić chęci do życia, że tak to ładnie powiem. A muchy? Czasem jak wpadła jakaś zabłąkana mucha z jakiegoś roju, to z jakiegoś powodu raz na jakiś czas przelatywał tam ten taki ogromny rój, stado po prostu. Robiło się czarno i trzeba było zamykać okna tymczasowo. Raz był to nawet rój os. Nie wiem, skąd taki pomysł w ogóle w tamtym miejscu, bo ani tam park był kawałek dalej, więc do niczego nie musiały tu lecieć. To były raczej budynki tylko i parking, no ale kto ich tam wie. To była chyba jedyna okazja, kiedy mogło mi jakieś większe robactwo wpaść do mieszkania, a cała reszta niespecjalnie. Chociaż jak przyjechała moja rodzina na urlop do mnie, do tego malutkiego mieszkanka w kilka osób, to jak na złość akurat wtedy wpadało biedronek kilka i innych podobnych rzeczy, a moja siostra nie lubi robali, nieważne czy to biedronka, motyl, ćma, czy modliszka, nie i koniec. Także było to dosyć zabawne dla mnie, dla niej nie, że mi się nie zdarzało, żeby wpadały robaki do środka, a ona przyjechała jeden raz i nagle fuch, cały pokój, trzy biedronki w jednym dniu trzeba było wyprowadzić na zewnątrz. No, odnośnie zwierzaków. Na parkingu regularnie nocą wrzeszczały, darły się, za przeproszeniem, bo tego się nie da nazwać inaczej, lisy. I to jak najęte. Tyle lisów, co było tam na parkingu. Ło, panie. Masakra z nimi po prostu. Masakra. Ale no co na nie poradzę. Były to były. Nigdy nie miałam okazji spotkać się z nimi osobiście, twarzą w mordkę, ale widziałam je przez okno dosyć często, goniły wiewiórki i rozwalały kosze na śmieci. A co do wiewiórek, dopóki pamiętam, kojarzycie słupy, od których idzie na przykład prąd,
albo kable telefoniczne do mieszkań. No więc taki jeden słup stał zaraz przy Taki jeden słup stał zaraz za moim oknem i mieliśmy niesamowity ubaw, ponieważ jedna wiewiórka postanowiła chyba sobie za punkt honoru wziąć i wspiąć się na czubek tego słupa. A więc teraz wyobraźcie sobie słup, który jest wyższy od dwupiętrowego budynku, ponad dach. Idą od niego kable. Jedyna rzecz, która... To też jest brudne? Tak. Jedyna rzecz, która od niego odstaje, no to są te nóżki dla elektryków, czy kogokolwiek, kto się zajmuje takimi rzeczami do konserwacji. Po bokach i ta wiewiórka sobie tak zasuwa po tym słupie, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. I nagle siedzi sobie na samym czubku i zadowolona. Czy to się da umyć, czy to trzeba usunąć? Chyba usunąć. Siedzi sobie na samym czubku, zadowolona, patrzy na cały świat i siedzi, jak gdyby nigdy nic. Zastanawialiśmy się w sumie przez jakiś czas, co ona zamierza tam zrobić, ale posiedziała kilka minut, zrobiliśmy jej zdjęcie, bo wyglądała przekomicznie, taki wielki słup i taka malutka, puchata ogonka na samym czubku szara. A tak w ogóle, w Anglii ciężko o rudą wiewiórkę. I to nie jest tylko moje spostrzeżenie, ale rozmawiałam z dużą ilością ludzi tam i powiedzieli, jakbym powiedziałam, że u nas większość wiewiórek jest raczej ruda, tak w Anglii są to wiewiórki czarne bądź szare i są... Kurczę, nie wiem, chyba są nieduże takie w porównaniu do tych naszych. Teraz to już nie do końca pamiętam. Ale no... Szare. Spotkałam się z jakimiś rudymi, ale z tego co czytałam, to one tam są bardziej z... Przyjechały bądź przyleciały z kimś. Ogólnie, naturalnie, niespecjalnie tam występują. Coś tu jest nie tak? Nie mogę postawić prysznicu. Czy tam miała być umywalka może? Pralka, ojejku. Ale wymyśliłam z prysznicem. Od razu pasuje. No dobrze, nic, nikt nic nie widział, tu się nic nie podziało. No, więc rudych wiewiórek w Anglii nie jest za dużo. To jest dosyć rzadki obraz, ale czarne i szare na każdym kroku. Spotkaliśmy się też z motywem takim, że wiewiórka goniła wiewiórkę i po prostu przeskakiwały nad sobą, jak w tych zabawach dla dzieci. Nie wiem, jak to się nazywa. Jak się przeskakuje osoba nad osobą, jedna kurca, druga nad nią przeskakuje. Nie pamiętam, jak to się... Żabki? Nie wiem. Zupełnie nie pamiętam. W każdym razie robiły takie rzeczy i z mojego okna akurat było zabawnie patrzeć na nie, bo często to robiły. Codziennie. Jak chciałam lub miałam ochotę mieć jakiegoś zwierzaczka, wystarczyło popatrzeć na zewnątrz, a tam lisy goniły wiewiórki, wiewiórki goniły lisy. Nie wiadomo co jeszcze kogo goniło. No ale... Ale były. Więc na brak zwierząt nie mogę narzekać. Chociaż kotów też było sporo słychać. To na 100%. Niestety ja kota nie mogłam mieć w mieszkaniu, ponieważ umowa... Znowu graj, a nie graj. Ponieważ... Zaraz, która to miała być płytka? Ceramiczna, dobrze. Ponieważ umowa w mieszkaniu nie pozwalała na posiadanie zwierząt, więc musiałam się obejść smakiem. Zresztą wiedziałam, że w którymś dniu wrócę do Polski, a przewożenie zwierzaczka z Anglii do Polski to jest kupa pieniędzy, kupa zachodu i nie zawsze się uda. Więc bezpiecznie było sobie darować futrzaka na miejscu. Dobrze, co my tu mamy?
ceramiczne płytki ścienne, ciemna zieleń i ceramiczne grey. Ok, weźmy sobie greje, kup jeden. Prawie znikają na podłodze. I ciemna zieleń. Ciemna zieleń. To będą te, tak? Ładnie wygląda. I znowu wolałabym, żeby tylko jedna ściana była w takim kolorze jak drzwi, a reszta w płytkach. Tylko żeby było oszczędnie. Może tą zrobimy w tym, a pozostałe już w zielonym. Myślę, że tak będzie chyba lepiej. Właściwie to środek by można zrobić w takiej, a resztę w zielonej. No ale już nie kombinujmy. Bo dla gry zauważyłam, że to takiego znaczenia nie ma. Czy jest jakiś specjalny design, czy gdybyśmy zrobili w paski. Na przykład jedna szara, druga zielona, jedna szara i tak dalej. To nie ma praktycznie większego znaczenia już dla samej rozgrywki. Tak długo jak są ściany pokryte, klient jest zadowolony. No ale o to nam chodzi, tak? Żeby jak najwięcej pieniędzy zarobić na remontach. Nie wiem, czy ma znaczenie czas wykonania każdej misji. Zakładam, że niekoniecznie. Ale na pewno ma znaczenie wykonanie, czy gra jest zrobiona na 100%, czy niekoniecznie. Znowu mi brakło płytek i znowu nie będę mogła ich sprzedać przez brak opcji sprzedawania. Uważam, że powinna być dostępna przy każdej misji. Oj, naprawdę nałożyłam płytkę na płytkę? Trzeba uważać. Ponieważ powiedzmy zostanie mi tutaj teraz, powiedzmy brakło mi jednej. Tak, powiedzmy, że zabrakło mi jednej płytki. I co w takiej sytuacji mam zrobić? Zostawić resztę, tak samo jak ta farba w przedpokoju i w innych pokojach, co mi została. Jakby był ten sprzedawacz, to bym sobie ją po prostu sprzedała. A tu musi zostać. Ani jej niczym nie zastąpię, ani nic. No, słabo. Zobaczymy, na ile mi tych wystarczy. Bo też mi pewnie braknie. Właściwie tu już chyba tylko te płytki zostały, prawda? Płytki, kafelki, płytki. To nie są chyba kafelki. Ładny kolor nawet. Fajnie to wygląda. Chociaż ja to bym może chciała łazienkę mieć zrobioną w czerni z błyszczącymi akcentami. Tak sobie myślę, że taka by mi się chyba podobała. A jak wy myślicie? Kojarzycie może taki czarny z... Wygląda jakby miał brokat w... Na, wiecie, wymieszany w całą tą kamienną konstrukcję. Myślę, że wyglądają bardzo elegancko. Dobrze, greja mi nie wystarczy na tamtą ścianę, a więc dokupię sobie jeszcze zielonych i zobaczymy, co z tego będzie. Zieleń... ciemna zieleń? To były te, tak? Tak. No, dokończmy sobie już tą łazienkę, bo to już jest chyba ostatnie zadanie. Przeciągnął nam się też odcinek, a szkoda, żeby był za długi. A również ucinanie tego dla jednego pokoju było takie nie do końca. No czasami trzeba podjąć męską decyzję. Ucinamy i robimy o wiele krótszy odcinek, ale na przykład jeden dom będzie się składał z dwóch odcinków. Czy na przykład robimy dłuższy. Dlatego niektóre odcinki są po 40 minut. Ciężko czasem zdecydować. Co prawda nie jest to jakaś życiowa decyzja, ale takie zastanowienie, taka konsternacja nachodzi. Czy to dobrze, czy będzie oglądane, czy komuś się to w ogóle spodoba, czy w ogóle nie warto na przykład. No ale, dziękuję Wam za to, że graliśmy dzisiaj razem. Życzę Wam stosunkowo dobrej nocy, stosunkowo dobrego dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!